Siemaneczko, moi drodzy. Bruta, tu idziemy, chodź. Chciałem skalny labirynt. Mówiłem o tym w moim ostatnim filmiku. I ten skalny labirynt mam. A przy okazji fajne miejsce na przespanie, ale mamy 10:02. Więc ja tutaj na pewno nie zostanę. Dobra. Słuchajcie, skalny labirynt, taki, o którym mówiłem wcześniej. Na początku tego skalnego labiryntu zostawiłem plecak. Niestety w plecaku, w kieszonce portfel. Boruta, to przy nodze. Więc będę zapindalał dość szybko, ale przy okazji postaram się obskoczyć wszystkie punkty widokowe w tym skalnym labiryncie. A przypomnę, znajduję się w czeskim raju. Więc teraz może przestanę gadać, a spróbuję jak najszybciej trafić do początku tego labiryntu. Ja przeszłem go teraz całego, dlatego że potrzebowałem zrobić kilka zdjęć, a podczas powrotu nagram dla was filmik. Mam nadzieję, że jak już przyjdę, to plecak ze sprzętem, a najważniejsze, no zawsze zabieram ze sobą portfel, a tym razem go zostawiłem, więc pruser jak cyp, że będzie na miejscu. Dobra, śmigam skalnym labiryntem, a śmigam, ale będę wam przy okazji będę się starał wam wszystko tutaj pokazać. Atmosfera ciekawa. Wyślę wam potem ten filmik na YouTube. Wydaje mi się, że ten to. Oczywiście będę. Boruta, idziemy. Hej, idziemy. Chodź. Będę robił większą całość w tego filmiku. Ale ten udostępnię jako jeden, a nazwę go skalny labirynt czeski raj, i tak to zrobię, więc będziecie mogli obejrzeć dłuższy filmik z mojego pobytu w czeskim raju lub też jedyny ten, który nakręcam w tej chwili. Mam nadzieję, że stabilizacja będzie działać tak jak ma i nie będzie tyle tego tutaj łapania ostrości. Sluj Wacława Sadowskiego ze Słupna. Widać uchwyty wspinaczkowe, więc można się tutaj także wspinać. Jest tutaj kilka ślepych
uliczek, ale zabłądzić raczej nie można. Natomiast fajne klimatyczne miejsce, które można wykorzystać do niedzielnego spaceru. Ale jednak spaceru, ale jednak nie w zimie, dlatego że w zimie jest tutaj dość ślizgo. Schodki, które już są mocno starte. W zimie są one dodatkowo pokryte śniegiem i lodem, więc ostrożnie z zimowymi wojażami. Widok z punktu widokowego w skalnym labiryncie w czeskim raju. No, szedłem tędy, ale tutaj na tym punkcie widokowym nie byłem. Na tym obok tak, a na tym już nie. Śpieszyłem się, myślę o plecaku i o portfelu, który w tym plecaku jest. I o piękny widok, co? Warto tu dla takich widoków przyjść. Ja odwiedzam te miejsca w każdej porze roku, także w zimie. O. W każdej porze roku wyglądają one inaczej. Pięknie jest tutaj w lecie, na wiosnę, wczesną jesienią. Boruta! Spokojnie. Stój tam. Filmuję wam, a przy okazji robię zdjęcia. Umieszczę je potem na... powtarzam się, ja wiem, no nie wiem, czy jest to potrzebne. Chyba jest to potrzebne, żebym się powtarzał czasami, dlatego że robię to dla osób, które mnie nie znają. Nie wiedzą, czym się zajmuję, co robię, a tak, aby one miały, te osoby miały po prostu informacje, kto ja jestem, czym się zajmuję. O, śnieg za kołnierzem, no nic przyjemnego. Hej Baruciak, hej, no blikaj, tutaj nie właś, tu chodź. Jo, przegapiłem skalę na chlewiści. Fosnikowa wychlitka. Byłem tutaj na wiosnę, bodajże. W tamtym roku. I macie relacje wideo oraz zdjęcia z wiosennych moich wojaży tutaj w to miejsce. O, co powiecie na ten widok? Przepięknie, co? Nie jest słonecznie, ale i tak jest pięknie. Każda pogoda ma, tak jak i każda pora roku, ma swój urok, swoją magię, swój czar.
Mam nadzieję, że filmiki, które dla was robię, dla siebie oczywiście też, dlatego że będą z tego piękne wspomnienia. Mam nadzieję, że te filmiki wam się podobają. Możecie to okazać na kilka sposobów. Udostępniając, dając lajka, serduszko na Instagramie, komentując albo też wspierając mnie, robiąc na przykład zakupy w moim sklepie. Ja na robieniu filmików, relacji, zdjęć ze swoich wypraw na razie nie zarabiam. Dokładam do interesu. No, ale robię to, co kocham. Tak czy inaczej, będę po prostu wykorzystywał środki, które będą mi dostępne, i w mniej lub bardziej profesjonalny sposób będę się starał wam udostępniać relacje z wypraw. Teraz w tej chwili wszystko nagrywam i fotografuję telefonem. Sprzęt, który używam, nie jest najwyższej klasy. Natomiast o czym to świadczy? O tym to świadczy, że nie trzeba mieć wielkich nakładów, wielkich oszczędności, aby móc robić to, co się kocha, i robić to z pasją, prawda? Natomiast mam rodzinę, dwoje dzieci, i no, przydałoby się, chciałbym, pragnę tego i mam nadzieję, że to mi się spełni. To mój cel, chciałbym zabezpieczyć ich finansowo. No a na razie są niestety z tym troszkę problemy. Z jednej strony brakiem klientów, którzy byliby zainteresowani chodzeniem po czeskich krainach. Ludzie po prostu rezygnują z takich rzeczy ze strachu przed wiadomo czym. Ja tu już byłem. Co tutaj jest, wychlitka? Zapomniałem, co to jest. Aha, troszkę błądzę, tak? Czy nie? Jo, jaskinie. No, jest jaskinia. Jaskinia Mateje Krociniowskiego. Zobaczymy do jaskini, czy nie. A, tutaj byłem na wiosnę w jaskini Macieja. Obawiam się, że nie mam tyle dobrego aparatu, aby mi tutaj to złapał. No ale jo, jest jaskinia z wylotem. Tutaj miejsce dla kilku osób. Można by było się tutaj przespać. Sucho, ciepło, po rozłożeniu pachty, w miarę czysto, ale nie szukam noclegu. Idę dalej, myślę o plecaku i o portfelu w plecaku.
co mnie motywuje. Tak, tak. Śmigamy na następny punkt widokowy. To już będzie ostatni? Nie, nie ostatni. Ja jestem pewien. Zobaczymy. Zobaczymy. Czy ostatni, czy też nie ostatni punkt widokowy. Wychlitka. Gdzie domów mój? Tak. Robię przy okazji zdjęcia. A będę chciał wmontować je w filmiki. No tu kolejny widok z kolejnego punktu widokowego w czeskim raju. Blaudiście, czyli w tym przypadku skalny labirynt, po którym właśnie śmigam, chcąc zdążyć przed złodziejem. Tutaj się nie kradnie. No, to znaczy tak to. Turyści między sobą raczej nie kradną, prawda? Tak to chciałem powiedzieć. Dlatego też zostawiam sprzęt, no ale zostawiam sprzęt, ale powinienem ze sobą zabierać zawsze portfel, a mniejsza o to, mniejsza o to. Po prostu sobie o tym myślę. Teraz następny punkt widokowy. Taka mała kładeczka. Pies tutaj nie chce iść, więc go zostawimy, niech sobie tam poczeka na mnie. Za mgłą mamy dzisiaj widok, ale i tak piękny. Tutaj widać uchwyty wspinaczkowe, więc wspinają się wspinacze po skale, na której właśnie stoję. Zimno, ale z nosa sople jeszcze nie lecą, także jest w porządku. Dobry pies, dobry bruciak. Szykula, bombula. Ostrożnie tutaj trzeba biegać, dlatego że jest ślisko. No taki upadek w szczelinę nie byłby niczym ciekawy. Co, bombulaku? Idziemy. Ups, schodeczki. No, na tych schodach jest ślisko. Jadę, że tak powiem, stąpam po tych schodach z pewną łatwością i pewnością, no dlatego, że mam na butach raczki. Dzięki raczkom się nie ślizgam i mogę w miarę bezpiecznie i płynnie poruszać się tutaj po tych skałach. W zimie zawsze zabieram raczki ze sobą, nawet jak idę w niższe partie gór. Nie są góry, czeski raj, no, jak to, jak zwał, tak zwał. W niższe partie zwiedzać zawsze zabieram sobą raczki. Jest to zima, dlatego że mam na plecach ciężki plecak i
nawet jeśli idę po prostu ścieżką, która jest oblodzona, to naprawdę o wiele pewniej i bezpieczniej czuję się, wiedząc, że mogę sobie pozwolić na pewny krok, a jeśli jest ślisko, to po prostu jakiekolwiek buty, mielibyście jakiekolwiek buty, po prostu one będą się ślizgały na śniegu. A tak, raczki wbijają się. W lód, w śnieg i jest bezpiecznie po prostu. Gdzie tutaj, tędy? Si tędy. Boruta, idziemy. Chodź. Co ten to zawsze gdzieś poleci? Skubaniec. Boruta! O nie, ja bym nie chciał, żebym się tutaj zgubił. Cokolwiek. Hej! Tu chodź! Co jest z tobą? Przy nodze! No, jest tutaj przy nodze. Sporo rozpadlin. Dlatego wolę mieć psa na oku. Ej, przy nodze! Tak to. Przyszedł, jest ok. Stop, jest. Bardzo pewny siebie. Pewny siebie. Szczeniak jeszcze nie ma więcej. Ma troszkę więcej w pół roku. 6 miesięcy bodajże. Przy nodze. Takie widoki. W skalnym labiryncie. Fajne, fajne miejsce, co? Żółty szlak. Boruta, przy nodze, nie uciekaj, hopie. Cię kurde tnę, hopie. No, dobry pies. I o, błądzimy tutaj sobie czasami takimi węższymi uliczkami, korytarzami. Można też i wejść do ślepych uliczek, zobaczyć co tutaj. No ja tędy szedłem. No, dlatego, że też tędy jest droga. Mgła jest coraz gęstsza. Nie szkodzi. A wręcz robi tę fajną atmosferę, pomimo, że nie ma jakichś spektakularnych widoków. Boruta. Tak, dobry pies. Dobry pies. Dobry. Jo, idziemy. Schodami. Na ślepą uliczkę prawdopodobnie. Śmigamy schodami. Znowu do góry. Jop, jop. Będziemy mieli jeszcze jeden punkt widokowy. Ostatni już. 23 minuty. 23 minuty. Filmiku. A to nagrywam go idąc po prostu z powrotem. Tutaj mam plecak. Zobaczę sobie. Zobaczcie. Wszystko w porządku. Położone w suchym miejscu. Ja idę po kolejne widoki, kolejne fotki, więc macie jeszcze się na co cieszyć. Tutaj są dwa punkty widokowe, jakby dwie takie platformy. Obydwie mają moc. Idę na drugą, wyżej położoną. Tutaj na tej drugiej
Ostatnio tutaj byłem. To też było ciekawie. Miałem ze sobą flaszkę śliwowicy. No i w żadnym przypadku nie promuję picia alkoholu. Jestem przeciwny jest na picie alkoholu. Natomiast nie jestem abstynentem czy alkoholikiem mającym problem z alkoholem, dlatego sobie czasami na drink pozwalam. I byłem tutaj na tej wychlice. Macie, tutaj sobie siedziałem, a wy macie zdjęcia na Facebooku, na Instagramie. O, właśnie z tego miejsca. O, pięknie. Coś cudownego, moi drodzy. Czeski raj. Niektórzy mówią na te miejsca skalne miasta. Skalne labirynty. No, wydaje się, że miasta to te po prostu wielkie formacje, jak na przykład Prachowskie skały. A labirynty to może takie jak to, troszkę mniejsze miejsce, mniej formacji skalnych. Idę już na dół. Boruty tutaj nie mam, natomiast słyszę jakieś ludzi. Więc zejdę na dół. Cię, tutaj metalowe schodki pokryte śniegiem i lodem. Ja sobie po nich mogę iść, no, dlatego że tutaj wbija mi się w śnieg kilka raczków, które mam przytwierdzone do butów. Także luz. Ciekaw tych turystów, którzy są, czy też mają wspomaganie, a bez. O, ten kokot. No, myślałem, przepraszam psa za to, że już go wyzwałem. Dobry pies. Natomiast ja jeszcze przejdę. Mam tutaj swój plecak. Stój tam. Natomiast przejdę sobie jeszcze, że tak powiem, do początku lub do końca tego skalnego labiryntu. Szedłem właśnie z tamtej strony, zostawiłem tutaj plecak. Pokażę wam po prostu wejście z jednej ze stron. Jak to tutaj wygląda. Tak. Rzut bereta na okolice. Tam. Ja widzę. Nie wiem, czy wy widzicie. Jest domeczek, w którym ostatnio spałem. Dzisiaj tam spał nie będę. Szukam jeszcze nocnego. Okej, na koniec tego filmiku. Przypomnę, znajduję się w Czechach, w czeskim raju, a we skalnym labiryncie, który mieliście okazję zobaczyć właśnie na tym filmiku. Filmik ma
Dokładnie 30 minut. Trzymajcie się ciepło. Cześć.